Witajcie utrudzeni, oj utrudzeni wędrowcy w 29 odcinku podcastu pod tytułem Nówka Folia, tak? 29 już. Tak. Po raz kolejny niezmiennie wita was Krystian. Po raz kolejny niezmiennie wita was Wiktor. Przed nami dwie legendy, jedna światowego formatu, druga naszego rodzimego Poletka, ale wybitni artyści, którzy kontynuują swoją podróż, ciągną ten pług przez kości umarłych. O kim mowa? Kości umarłych. To był Kości Michaela Giry nagrały 16 album pod tytułem Żebrak, czyli Beggar. Będzie to opowieść ponad dwugodzinna, dronowo-postrokowa o tym, jak bardzo boimy się tego ostatniego dnia. Trudny temat. Trudny. A następnie temat może nieco lżejszy, bo przyroda Katarzyny Nonosowskiej zwiedziła nas w Degrengoladzie, czyli o tym, jak moralność odchodzi ze wszystkiego, połączona z biologią dnia codziennego. Pięknie ujęte. Zapraszamy. Zapraszamy. W listach od redakcji dostaliśmy już informację, że zwlekamy jeszcze raz zwlekamy z 16 albumem pana Michała. Wśliznęli się do DM-ów, no. No i wyżebraliście. Beggar. Słów kilka poproszę. Album otwierający nową trylogię Słońców, tak? Poprzednia... Nie wiem, czy to będzie cały czas trylogia, bo tutaj chyba nam sugeruje już koniec. Możliwy? No, koniec możliwy sugeruje niewątpliwie ta płyta, bo obraca się w temacie śmierci. No dobra, nieważne, może nie otworzy nowej trylogii. Zamknięta została poprzednia trylogia. Mamy tutaj kolejną płytę Słońców, którzy po wróceniu na scenę po 20 latach, 15, coś koło tego. Trochę zmienili modus operandi, że tak powiem. Trochę bardzo. I jeżeli mam być całkowicie szczery, tak kierowniku, ale szczerze. Trochę jestem już zmęczony tym, jak Słońcy wyglądają obecnie. Bo w sumie, przepraszam, że ci przerwę. Mm-hmm. Nie przerywasz, dalej. Przed Siri coś, tą płytą, którą wrócili, to... kontynuują cały czas i nie powiem jedno i to samo, bo każda kolejna ich płyta jest nieco inna, ale gdzieś znalazłem dobry wywiad, w którym lider zespołu powiedział, że to jest tak, jakbyś po 30 latach wracał do tego miasta, do tego samego miasta i wiesz, że to jest to miasto, tak. Tylko ono ma kilka kosmetycznych zmian. Kosmetycznych, no okej, okay. Można tak nazwać. To jest nowe słońce. Okej. Nowe Słońce, to jest Słońce po powrocie. O czym my mówimy w ogóle, bo tak można się domyślać pewnie. Kosmicznie długi metraż. To trwa 2 godziny ponad i większość płyt, chyba wszystkie po tym powrocie, trwają około 2 godzin. Poprzednie ich płyty były w normalnym metrażu. To jest płyta, która po raz kolejny udowadnia, że Michael Gira jest artystą, wręcz wybitnym, który zawsze ma pomysł, który ma świetne teksty, w które wkłada swoją duszę. One mają jakiś koncept, jakąś myśl, jakąś obawę w tym przypadku taki za sobą. Egzystencjalizm. Tak, stojącą tutaj lęk przed śmiercią ewentualną, zbliżającą się wielkimi krokami, no bo swoje lata już ma. I tutaj dał właśnie upust na tej płycie wyraz temu lękowi. Ale to by się dało okroić. No, jak Boga kocham, dałoby się okroić. A dlaczego chcesz go ograniczać? No właśnie, tu pojawia się pytanie, czy to jest naprawdę wojna i pokój, bo wiadomo, że to Stoja nie wolno by było okroić, bo tam każde zdanie w tym opasłym tłumiszczu jest wybitne. I Słońców pewnie też nie wolno ruszać, ale my łamiemy tu wszelkie stereotypy dziennikarstwa muzycznego i pytam się, czy nie uważasz, że tej płycie można by było coś uciąć, żeby była lepsza? Albo przynajmniej tak samo dobra. Oczywiście, że można by było uciąć. Podejrzewam, znając twój gust i wręcz alergię do rzeczy długich, monumentalnych. Tak, ja zawsze byłem apologetą krótkiej formy. Pomijając Godspeed You, Black Emperor i takie podobne twory, to wiadomo, że wolałbyś zakupić wersję winylową bez kawałka Beggar. Tak,
Który trwa, uwaga, ile? 43 minuty? Coś takiego. Mamy tutaj kawałki, które trwają po 10 minut i to jest standard w tych najnowszych Swansach. Po czym przedostatni kawałek? Chwileczkę. Przedostatni kawałek. Bum, 43 minuty. Mhm. Oni się zawsze rozpędzali, oni zawsze tworzyli klimat. To było jakieś takie właśnie często hipnotyczne, słuchaj, transowe, nawet przed tym powrotem. Tylko czy oni muszą tak wolno się rozpędzać na tych kawałkach? No, dużo było tutaj takich momentów bardzo spokojnych. Słychać w ogóle, że motywem przewodnim z początku przy komponowaniu była gitara akustyczna. Gitara akustyczna, okay. Wokal dopiero do tego potem dograli, nazwałbym to taką... Oni już wcześniej korzystali z gitary akustycznej też. Postrokową orkiestrację. I dla mnie całkiem udany zabieg. No, ten długi utwór jakby tak nieco może skrócić albo podzielić na jakieś konkretne... Albo wydać jako oddzielną płytę. Spoko. To był niezły utwór. Już trochę drone'owy bardziej niż rockowy. Tak, okay. Przez swoją długość. No bo rozbieg miał 20-minutowy, więc nie można tego traktować już kategorii klasycznego rocka, czy nawet alternatywnego rocka. To był drone. I niezły drone. Dobra, może polecimy po kawałkach, bo tak sobie gadam, że ta płyta jest za długa, ale przy okazji ona ma też parę słabszych momentów. No ewidentnie ma parę słabszych momentów. Jest na niej dużo piękna, jest na niej dużo wybitnej twórczości. Jak już powiedziałem, Michael Gira wielkim artystą jest. I nawiązaj do słońca z lat 90. Tak, tak. Mam zapisane. Paradise is Mine to jest takie trochę To Be Kind. O, to jest akurat te nowe Swansy. Los Angeles City of Death bardzo mi się kojarzyło z Great Annihilator, coś a la Celebrity Wskazałeś Lifestyle. Wskazałeś dwa singlowe utwory, czyli te najmocniejsze. W ogóle przy Paradise Nie, ale is lecę Mine... po kolei, to jest drugi i trzeci. No tak, czyli już wybrałeś single de facto. W ogóle dla mnie ten Paradise is Mine ma taki vibe trochę Godspeeda. To się tak rozkręca. To tworzy niesamowity wszystko vibe takiej vibe Godspeeda, bo trwa po 10 minut. To są wielkie kompozycje, w których te instrumenty się tak skradają, czają, powoli przechodzi jeden do drugiego. To prawda, my już to słyszeliśmy na poprzednich albumach. No dokładnie. Myślę, że jeżeli ktoś jest uczulony na te ostatnie albumy Swans, albo w ogóle... Nie jestem na nie uczulony, ale mam już dość. Ja mam mam krótką jakby koncentrację. Dobra, wyciągnij mi jeszcze pozytywy, które ty złapałeś. Oczywiście, dobra, jasne. The Beggar. Bardzo mi się podobał ten kawałek. Riff przewodni. Tak, riff przewodni, tu jest to napięcie, właśnie jakiś taki nerwica, ten lęk przed śmiercią, bo on tu też oprócz lęku przed śmiercią dokonuje jakiegoś rozrachunku trochę ze swoim poprzednim życiem, bo to jest postać, która no, ma za sobą ciekawy życiorys, tak, wychowany w sierocińcu, ile dobrze kojarzę, gdzieś w jakimś kraju arabskim w ogóle. Być może coś chyba było. Tak, ale nie będę wprowadzał w błąd. Bo... No dobra, w każdym razie na pewno miał trudną młodość, dużo zakrętów życiowych i on tutaj też trochę o tym opowiada, że to życie było jakie było, no i zaraz się kończy i co w związku z tym, może od tej strony, może zaśmieje się w twarz śmierci, może zapłaczę, że to było takie lipne. I tutaj to widać zwłaszcza w tekstach. To jest piękne na tej płycie. To jest bardzo dobre na tej płycie. Jeszcze w kawałku Beggar masz linijkę, dwie ostatnie. Kiedy w końcu nauczę się jak żyć, kiedy to życie mnie pokieruje. No właśnie, a ma już 69 lat, także to takie gorzkie bardzo. To jest bardzo dobry tekściarz. Uwielbiam jego ciekaw, teksty. Co sądzisz o Michael Is Done? Fajne. To były wajby White Light. From the Mouth of Infinity. Sądziłem, że właśnie ten taki czarny humor nieco z tego kawałka, że gdy Michael odejdzie, pojawi się jakiś nowy i w sumie zaraz ktoś o nim zapomni. Tak, tak. On jest taki fajnie szyderczy. Ta gitarka tak plumka na tej jednej strunie i ten jego wokal z damskim wokalem. Syllab bizowania. Tak. Is done. Tak, tak. To jest taka szydera trochę. Taki sardoniczny jest ten utwór. Trochę. Bardzo jest sardoniczny. To jest również fajne. Michael Is Done. Nie podobały mi się te takie spokojniejsze, właśnie jakieś sielankowe, które chyba miało wspominać lepsze czasy. No More of This. No More of This był tragiczny i oprócz tego jakby on mi to przesłał na Messengerze albo na mailu, żebym sprawdził, to bym zadzwonił, czy wszystko ok. Bo to brzmi jak list samobójcy. Cały ten tekst. Okay. Autentycznie. No More of This i on się tak rozpływa. No More w jakimś takim rejsowym riffie, że już go nie będzie niczego, koniec miłości, koniec nienawiści i to taki ma pozytywny vibe, że już się kończy. Unforming też ci nie podszedł.
Był fatalny. Nie, był fatalny. Trafiłem. Tragiczny był ten. Tragiczny. Ja byłem w szoku, że na tej płycie było coś tak złego. Pijacki wokal pod kołysankowy instrumental. Tak, w ogóle kołysankowe to dobre określenie niektórych tych kawałków. Tak, takie dzwoneczki delikatne, tam plumkanie. Spoko. I jego fatalny wokal. Celowo pewnie, ale... Wspomniałeś też o kołysance. Bardzo często pojawia się też sample z płaczącym, kwilącym dzieckiem, tak, które też w tym kolosalnym begar kochanku się pojawia. Tak, i na samym końcu płyty też masz motywy właśnie z płaczem dziecka. W Memorius. Jest ten taki kontrast, prawda? Między pierwszymi latami życia, a już z życiem schyłku. Tak. I to jest ciekawe. Z pewnością. Sam wspomniałeś, że teksty są mega ważne. Myślę, że bez tych tekstów ta płyta by nie zaistniała. To jest monument w ogóle już całe... Zawsze mi się podobało. A ja często jadę tu po tekstach, jak pewnie zauważyliście, ja zauważyłem, że tak sobie przeglądam nasze odcinki, tak kurde, ciągle mi się nie podoba coś w tekstach. Ale tu są świetne. I tak dla mnie płyta lepsza niż poprzedniczka. Niż Living tak, Meaning. Lepsza. Glowing Man czy przebiło? Chyba na równi. Nie, na równi bym powiedział. Myślę, z kolei lepsza. Ta płyta mnie chwyciła, nie odrzuciła mnie jej długość, chociaż ja nie wiem, kiedy do niej wrócę na spokojnie, żeby do deski to przesłuchać. To jest trochę... A wyrywkowe też można jej słuchać, bo pierwsze 7 kawałków, 8, które trwają po między 5 a 10 minut, brzmią głównie singlowo. 10. Nawet w pewnych fragmentach. Więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Ale Swans trzeba znać. Do tej płyty nie podejdziesz tak bez do skoku. Tak, bez kija. Trzeba... Bez kija nie podchodź do Swansów. No to jest ciężkie. Jeżeli to się słucha do dechy, to trochę jest jak takie ambitne kino. Raz obejrzysz i masz wow, ale w sumie już obejrzałeś i po co masz do tego wracać? Już zachwyciłeś się tymi tekstami, tym konceptem i właśnie jest tutaj mały taki replay value przez to, że to jest tak rozdmuchane. Do Great Annihilator, do debiutu, jakkolwiek surowy i ciężki by nie był, to są snapy, które faktycznie mają jakiś riff, który ci zapada w pamięć i do tego możesz wrócić. Tutaj to jest jedna wielka opowieść, mierzenie się z własną śmiertelnością od tej strony, od dupy strony, jakiś rozrachunek. Wszystko jest zdecydowanie za długie przy okazji, przez co płyta trwa 2 godziny. To jest mój główny zarzut. Parę słabszych kawałków, tyle o tej płycie ode mnie. To ja jeszcze dodam, że powiedzieliśmy o warstwie tekstowej. Niewiele tam jest kakofonii, bo Swans też tak. z tego słynie, że te dźwięki ale to zależy od płyty. Bardzo chaotycznie. Zależy od płyty. Tutaj jest to gdzieś tam miejscowe. Raczej te sample się pojawiają też, żeby zaznaczyć właśnie to, żeby skupić się na tekstach. Mowa o samplach dziecka. Tak. Bo jednak to tutaj prowadzi tę sztafetę tego szaleństwa, takiego starszego już człowieka, który wie, że co zrobił ma za sobą, czy zrobi coś więcej, to jest jedna wielka niewiadoma. No motyw religii też się pojawia. Tak. Jeśli chodzi o riffy, to faktycznie słychać, że to na gitarę akustyczną było tworzone z początku, potem to było gdzieś chyba dogrywane. Ale z mnóstwo innych instrumentów, no te dzwoneczki jasne. Jakieś. Ale szkielet był tak budowany i to faktycznie da się odczuć, bo nawet te kawałki są dość piosenkowe w swojej formie. No niektóre tak, chociaż te co bardziej piosenkowe mi nie podchodziły, mi się bardziej podobały te, w których to napięcie rosło, nabudowywało się właśnie Beggar, gdzie było jakiś pretekst, żeby te kawałki trwały po 10 minut, bo faktycznie one powoli się zaciskały na twojej szyi, nie? Przez uszy, zaczynały się oplatać wokół karku. Sam wspomniałeś, że ten najdłuższy Beggar był dronowy. No, i tak. Przez to też jestem w stanie zaakceptować tę formę, bo no to musi lecieć sobie w tle, nie możesz wręcz z całym swoim skupieniem to przetrwać. Przetrwać, bo to jest po prostu bardzo wymagająca podróż, po której człowiek jest zmęczony, ale też usatysfakcjonowany, bo to przeżył. Więc niektórzy pewnie nazwą tę płytę pretensjonalną przez to. Znaczy, Słońce faktycznie zawsze rozdmuchiwały, nawet na wcześniejszych płytach, jeżeli były krótsze, to i tak ta forma była zawsze rozdmuchana. Ale Jira jest na tyle dobrym muzykiem, że rzadko kiedy był to przerost formy nad treścią, pomimo rozmiaru formy. O, w ten sposób powiem. 8 na 10. 7. 7. 7. Zdecydowanie 7. Okej. Okay. Według mnie lepsze niż 2. 3 ostatnie. Moja ulubiona to The Sphere, więc... W ogóle ze wszystkich? Nie, z nowego okresu jestem w stanie. Okej, jasne, ona była bardzo mocna, tak, faktycznie. To i To Be Kind. 7, 8, ja nic więcej nie dodam. Trzeba, jeśli chodzi o płyty z tego roku, no to trzeba przesłuchać.
jeżeli lubi się ambitne rzeczy z pomysłem, z konceptem. Z konceptem, ewidentnie. Tutaj jest, to jest koncept album na dobrą sprawę. Ciężko strawne, ale takie na posiedzenie, żeby się zastanowić nad sobą i nad swoim życiem, człowieku. Jakkolwiek to nie brzmi. Tak. Bo my jeszcze jesteśmy młodzi, a tutaj Michael Girasz trochę ostrzega, macha do nas z drugiego końca, że to szybciej niż... Ach, zostawmy. Zostawmy i przejdźmy może do kolejnej płyty. Artystki, która również na scenie istnieje już długi czas, w polskiej scenie. Tak. Zrobiła swoje. Robi i robi co? Dalej. Właśnie, to nie jest wiek pana żywy. Jeszcze, nie. To chciałem tak płynnie nawiązać, oczywiście, to jeszcze nie jest to. Chociaż no już następują tu pewne zmiany stylistyczne, wynikające pewnie ze znużenia materiałem. Ale nie uprzedzajmy faktów, nosowska degrengolada, słów kilka proszę. Słów kilka. Mhm. Wróbla ćwierka. To pojednanie nosowskiej z naturą. Które? To. To właśnie przedstawia degrengolada, bo tam natura jest wszechobecna, wypływa wręcz z każdego kawałka. Z każdego? Na początku jest dużo tej z przyrody. Z pierwszych pięciu, sześciu i na koniec przy majakach. Okej. Okay. Ja nie wiem, ja przyznam. Tutaj wszem i wobec otwarcie. Ja nigdy fanem Nosowskiej nie byłem. Ja bardzo lubię debiut. Bardzo się zraziłem do Basty, która była dla mnie kompletnie asłucharna. A tutaj z kolei mam wrażenie, że ta płyta została nagrana przez panią Katarzynę tak, żeby mogła się zmierzyć z jakimiś demonami, w końcu odnaleźć jakiś wewnętrzny spokój, ale niekoniecznie chyba fani będą do tego wracać, bo tu nie ma mega interesujących rzeczy. Mega interesujących rzeczy w kwestii muzycznej, tekstowej, tak? Muzycznej, tekstowej. Tekstowo też jest dość prosto. Jak Katarzyna. Na nią zwłaszcza, tak. Tak, bo to jest... Przesłuchasz dwa razy, i znasz kontekst. Tak. Dobrze, że wspomniałeś o poprzedniej płycie, bo ja sobie jak tak te snippety przesłuchaliśmy, to powiem, że ta poprzednia płyta miała jeszcze jakiś bunt, jakiś ogień w sobie. I w pewnym sensie być może mógłbym ją nazwać nawet trochę lepszą od tej płyty. Ta płyta... jakkolwiek energii, tak? Energii. Zaskoczenia. Słuchaj, no Nosowska Puk Puk to było coś przełomowego. To był trip hop, te teksty, to Gordon w ogóle. Polskie, prawda? Tak, no tak, tak, mocno trip hopowe, ale też te teksty, które były strasznie creepy. I ona to ciągnęła przez całą młodość, to rozedrganie jakieś takie emocjonalne. To rozedrganie również tu jest obecne. Pyta to przywry na przykład pierwszy kawałek. To jest fajny groove, ale to jest też taki gorzki utwór, nie? Gorzki, bo na zasadzie cały czas mam wrażenie, to są jakieś takie zarzuty do ludzi, którzy śledzą twórczość i mają coś za złe w ruchach artystki. Okej. Okay. No. No to ja. Bo to zaraz tutaj to powiem. Ja również, ale czy ja mam sobie coś do zarzucenia? Nie, okej. Okay. Jeżeli robi płyty dla siebie i kogoś, jeżeli znajdą się ludzie, którzy odbierają tę płytę pozytywnie, a niewątpliwie bez mnóstwo dobrych ocen, to spoko, no. Po prostu... brzmi to trochę jak podsumowanie, będziemy lecieć dalej. Ja po Katarzynie Nosowskiej spodziewałem się czegoś innego. Ta płyta w tym kontekście trochę mnie zawiodła. Trochę, bardzo mnie zawiodła. I dobra, jeden z pierwszych wersów. Czy ja zapraszam, czy przypadkiem wciąż znajdują mnie? I już mam takie, kurczę, no specjalnie nie szukałem. No co prawda robię to z jakiejś tam wewnętrznej pasji i dlaczego od razu mnie atakować? Nie, no jest niewdzięczny, ten fach lecimy, krytyka. Lecimy dalej. Mówimy Sosna. Szczerze. Sosna. Tak. Utwór ocenie, jaką się chyba płacił za rozpoznawalność i już za takie wysokie nazwisko. Jak mnie widać z wysoka, czy jest tam tak naprawdę dobrze, co już mi sugeruje, że dobrze nie jest. Ale takie trochę o niczym. Ja tu bardziej muzycznie chciałem podejść, że drugi kawałek to Nosowska, która zmienia się w Darię Zawiałów, a trzeci kawałek to Daria, to Nosowska Kasia, która się zamienia w Dawida Podsiadło. W sensie Runo? Tak. A ja tutaj słyszałem Sarsę, która też... Okej, okay, może być, spoko. Jakby męskie granie wjechało na pełnej warstwie muzycznej, odchodząc już trochę od warstwy lirycznej, tego co Kasia chciała przekazać na tej płycie. Że to jest takie... pospolite jak na nią, kurczę, no spodziewał mi się czegoś bardziej... Lekko poezyjne, ale takie... tkliwe. No i przystępne, i radiowe, i spoko, ale nie tego bym oczekiwał. Osobiście nie tego bym oczekiwał. Przytomna. To jest protest song pod jakiś disco bicik w ogóle. Znośna. Ok.
Okay. Znośne, zasadniczo nie śpię, boję się, że we śnie, no strony tak. mi zamienią. Tak, tak, to jest taki protest song, taki trochę polityczny tutaj vibe wchodzi, smrodek polityczny, niedydaktyczny. I to leci tam dalej, nie śpię, kiedy trwa wojna? To jest tak, 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 tak. Że boi się, że domalują jej coś na czole. Tak, no że ją, że będą szkalować, no to w mediach oczywiście chodzi o tą cenzurę. Jasne. Prawdopodobnie. No i znowu mamy ten sam temat. Mhm. Słyszysz, więc... Coś musiało wydarzyć się w życiu, prywatnie. Aha, że... czyli wiesz, zauważyłeś więcej agresji niż ja faktycznie, ale nie wiem, może powinniśmy to trochę pod innej strony spojrzeć. Nie, no mówmy już o warstwie tekstowej. No mówimy o warstwie tekstowej, mówimy, ale... wiesz, o muzyce, to jest to dość popowe. Dla ale mnie dlaczego takie... Predator Przywry to jest, muszą być koniecznie krytycy i fani? Może chodziło o jakieś osoby w życiu osobistym, no, w jej życiu prywatnym. Okay. Więc niekoniecznie czujmy się atakowani, no. Po co tak agresywnie? Po prostu jest płyta, która nie do końca... Od innej strony to no, ugryźmy. Ledwie dawaj. Wczoraj. Mm-hmm. O, i taką szczerość rozumiem. To była taka współcześniona wersja Kaczmarskiego. Naszej klasy. Okej, okay, dobra. No, porządku. To też jest rozrachunek z posuwaniem się w latach, nazwijmy to brutalnie. Dobrze. I to było spoko, to był spoko kawałek, wiesz, bo ten protest song na przykład to wolałem już Kazika, który był taki przaśny, ten twój ból jest lepszy niż mój. I to ledwie wczoraj wyszło trochę z tego lasu, który no. na tej płycie jest, między bloki mhm. do Janusza z siatkami. Który tak, i on był właśnie taki trochę bardziej swojski. W ogóle mam wrażenie, że schedę po Kasie Nosowskiej stylistyczną, to powiedziałem też w recenzji, przejęła Dorota Masłowska, zwłaszcza na swojej ostatniej płycie. Nie? I tak właśnie a propos tego blokowiska mi się teraz przypomniało. Wspomniałem to, że ona w tych bardziej trip-hopowych momentach wolnego była taką Kasią Nosowską sprzed kilku lat. A Kasia po prostu tutaj wchodzi na trochę inne tory, robi się trochę łagodniej, trochę przystępniej muzycznie, co mi nie odpowiada. Teksty również są, no ty mówisz, kąśliwe, ja tego tak do końca nie odebrałem. Z wyjątkami, bo jeszcze zimny był. Mniej pogmatwane, mniej metaforyczne niż kiedyś były również. No tu zachodzi duża zmiana po prostu stylistyczna i ja nie do końca ją czuję. Tak, poza tym ja miałem zupełnie inne oczekiwania, dlatego czuję, tak, że mnie coś no, zawiedziono. Dokładnie, dokładnie. Bo gdybym oczekiwań nie miał żadnych, a jest to bardzo duże nazwisko na tej scenie, no, to z pewnością ta recenzja by wyglądała inaczej, ale czy by była lepsza? Może punkt dwa. Mhm. Jeszcze Larum o tym elektrycznym pastuchu, nie to jestem... chyba trochę o nałogach miałem wrażenie. Okej, okay, może. Ja sam nie wiem w ogóle, co się wydarzyło na tym. Tak samo jak na sennym majaku. Ty chyba coś notowałeś a propos sennego majaka, wydaje mi się. Coś tam żeś skrobał. Skrobałem tylko, że bardzo podobał mi się motyw od Cicha jest ta ostatnia noc. W sensie to było ładne i dlatego mhm. do mnie trafiło. Łączyło mi się kompozycyjnie. Tak, on muzycznie ten kawałek był całkiem spoko. Wybijał faktycznie. Się. Mhm. Piękna degrengolada z kolei to było takie taka wesoła apokalipsa trochę, okay, żebyśmy dostali okay. takiego... Ten refren to był trochę jak z reklamy, mam wrażenie. Już też te organki stawały się takie przerysowane trochę. Może taki był zamysł. No pewnie był zamysł. Może słońce nas roztopi i meteoryt strzeli w pysk. Mhm. Podoba mi się ta kąśliwość. Tak, 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 tak. Tutaj jest... Ciekawie opisana. Trochę w stylu tej ich ostatnich książek, ta, że mi jej powiedziała i tak dalej. Ona no, zmieniła trochę. No i chyba zamykający majak. Masz coś więcej do powiedzenia na temat nie. tego kawałka? Majaka z Natalią Schröder? Schröder? Nie, to był bonusowy kawałek pod film. Okej, okay, do soundtracku pewnie by pasował. Nie chcę się jakoś szczególnie wysłuchiwać. Nie podobał mi się. Generalnie... Słyszę, że nie jesteś zadowolony, nie. A jesteś raczej fanką Jestem pani Katarzyny. Ja fanem, nieco zdecydowanie. Mniej, aż też tak bardzo dobrze hej nie znam, bo od hej. Dlatego mówiłem, że ciężko mi się będzie ten odcinek nagrywać, jestem chcę szczerze powiedzieć, tym ale... bardziej też zaskoczony, że spotkało się to tak z pozytywną opinią wokół, bo pani Katarzyna jest wspaniałą osobą, w ogóle no świetnie tak. się słucha ostatnich wywiadów. Tak, wywiady, no w ogóle felietonistka. A propos tego, że się wyprowadziła z miasta, jak tam sobie tak, żyje, tak, jak uporządkowała to życie, jakie obecnie ma relacje. To była dobra literatka. Ona u Wojewódzka mówiła, że książki nigdy nie napisze, chociaż Kuba ją namawiał w programie. Ale więc... to też jest ciekawa osoba. W sensie powieści, nie takie książki. Książki układa na szafce według kolorów. Mhm. Okej, okay. No jakby. Okay. Ty też tak układasz? Nie. Ja płyty winylowe mam ułożone A do Z, no, ale po to, żeby je łatwiej było znaleźć. Okej, okay. Ja mam cały świat. No. Wszystko. I potem jest, włączmy. Czekaj. Okay. Nie ma. Czekaj, jeszcze raz. Od nowa szukanie. No tak. A, bo nie odłożyłem. I sypie się. Tak.
Przez to właśnie, że pani, jak już wspomniałem wcześniej, pani Katarzyna jest świetną osobą i da się to również odczuć w tekstach, że ta jej kąśliwość jest po prostu iście momentami poetycka, mm-hmm. to jednak tych fragmentów mam mało i czuję ogromny niedosyt i lekkie rozczarowanie. Mm-hmm. Przez co przykro mi to mówić, ale nie ocenię tego wysoko, chociaż ja właśnie z czystej sympatii, którą raz jeszcze podkreślam. No nie, my jesteśmy szczerzy, no kurczę. Może kolejna płyta. Ale argumenty mamy. Mamy, no, oczywiście. Tylko meteoryt nas nie strzeli. Moim głównym argumentem jest to, że oczekiwałem czegoś innego po tym, co było. No, ale to trochę takie odbieranie człowiekowi prawa do zmiany stylistycznej. Ale nie odnajduję tutaj jakoś. Kurczę, no te zapożyczenia właśnie z tego męskiego grania. Ja nie wiem, czy to jest dobra stylistyka dla Katarzyny Nosowskiej. Aż mi się skojarzył Happy Set. Reszka. No. Znów wypadła. No liczyliśmy na orzełka. Liczyliśmy na orzełka, tak. A ta moneta chyba stanęła tak w sztorc. Na sztorc. Ocena? Ja powiedziałam o słońcach, ty teraz wyciągnę to od ciebie, bo ja się... Pięć. Bezpiecznie. Bezpiecznie. Ani w jedną, ani w drugą. Bezpiecznie. Nie chcę tutaj jakoś strasznie cisnąć, no bo są kawałki, które mi się bardziej podobały. Nie, to nie jest tak, grup. Że to się wyłącza, ale... Nie, to nie jest jakoś przefatalne, natomiast mech. Proste? Nie, jest to prostackie. Wpada w ucho, bo zwyczajnie, kurczę, te melodie jakoś tam są w refrenach, ale nie tego się oczekuje od artystki tego kalibru. Dlatego dobrze 4, to ująłeś między chyba. 4 a 5. Okej, 4,5, 5 no. W ten sposób. No, jesteśmy chyba jedyni, bo te recenzje są zachwyty same. Kurczę. To dobrze, super. Jakby jeżeli naprawdę ktoś szczerze uważa tę płytę za dobrą i podoba mu się, to super. Tym lepiej dla odbiorców i dla samej artystki. No my niestety pomimo szczerych chęci jakoś... Myślę, że nawet lepsze argumenty zastosowaliśmy tutaj niż w Swans. Bo może być dlatego, może. Że podwórko Oby, bo ja się trochę plątałem z nerwów. Mówię, ciężki temat. Kurczę. Ciężki, w ogóle ciężki odcinek, bo tylko dzisiaj dwie płyty, a nie trzy, ze względu na to, że Swans trzeba było przesłuchać, a to trwało 2 godziny. No i zobaczmy. Podziękujcie panu Michaelowi Dżirze. Dżirze. Proszę więcej, panie Michaelu, tak długich płyt i kawałków. Proszę tak nie robić. Ja wiem, że starość goni, że chce się powiedzieć jak najwięcej, ale jeszcze trochę pan pożyje. Można to rozbić na kilka albo. Słowem podsumowania? Podsumowanie. No kolejne już będą trochę łatwiejsze, mniejsze legendy, mniejszego kalibru, będzie można bez, no, a przepraszam, Aphex Twin będzie następny, faktycznie, dobra. To jest mniejszy kalibr, faktycznie, będzie Aphex Twin, miałeś wybrać, bo mieliśmy elektronika będzie ogółem. Tak, będzie coś, jakiś zespół bez samogłosek w nazwie, tak. Który wydał drugi album. Czyli jednak na to się zdecydowałeś? I? Carbon Based Lifeforms czy Death's Dynamic Shroud? Death's Dynamic Shroud myślę, że będzie tutaj lepsze. Ciekawsze, dobra. Bo będzie takie bardziej... Tak, Carbonów sobie na spokojnie na TikToku omówię. Będzie takie bardziej do poskakania, no bo ileż można o takich smutnych takich rzeczach porozmawiać. Zatem... Sennych. Zatem dziękujemy za uwagę. Przepraszamy, że średnio się podobało, co niektóre tutaj rzeczy. Konstruktywnie. Nie przepraszaj, Wiktor. Nie przepraszaj, bądź pewny. Przepraszam rzeczywistość. Ja chciałbym same dobre płyty słuchać, no takie, żeby mi się podobały, bo to nie jest złośliwość, tak? Ja nie robię tego po to, żeby się jakimś wyżyć, żeby się poczuć lepiej. Ja chciałbym dobrej muzyki słuchać, ale czasami ta muzyka po prostu nie wchodzi jak powinna. Żegna was zatem przepraszający Wiktor i wiecznie uśmiechnięty Grysja. Pa, pa.